Maria Husarska dla KRK TV. Dzisiaj gościmy współzałożyciela, redaktora naczelnego magazynu WhatsApp. Witaj. Dzień dobry, witam wszystkich. Rafał Romanowski, redaktor naczelny, współtwórca, założyciel, współzałożyciel WhatsApp Magazine, pierwszego dla outsourcingu i korporacji magazynów aglomeracji Krakowa. Czyli bardzo jasno określony target. Tak, bardzo jasno określony target, który zresztą sam się jasno określił, zatrudniając się w kilkudziesięciu już w tym momencie międzynarodowych firmach, które mają swoje oddziały w Krakowie. To są bardzo poważni gracze na arenie międzynarodowej. To są firmy absolutnie ekstraklasowe, które tutaj otwierały swoje biura, swoje oddziały, zatrudniały młodych ludzi głównie po studiach w przedziale od 20 do 40 lat. I ten segment w Krakowie rozrósł się aż tak bardzo, że miasto stało się już w tym momencie 9. miastem w świecie, jeśli chodzi o rozwój tej branży, czyli branży outsourcing. Do tego dodajemy jeszcze grupę docelową pracującą w krakowskich korporacjach. Łącznie to jest, myślę, pod 100 tysięcy ludzi pracujących aktywnie w tym mieście. I pamiętajmy, że jeśli chodzi o wzrosty w tej branży, no to są one na tyle spektakularne, że można spokojnie stwierdzić, że Kraków znajdzie się w pierwszej, może nawet piątce najbardziej atrakcyjnych dla lokowania outsourcingowych firm miast w świecie. To już prawie sukces. Wyznaczyliście sobie cel i precyzyjnie uderzyliście. Jeżeli chodzi o samą nazwę, może coś powiesz, skąd ten pomysł i jak w ogóle się rodził ten magazyn? Ta nazwa to efekt po prostu rzucenia przy okazji zebrania pierwszego lepszego pomysłu, którym naszym zdaniem pasowała WhatsApp, czyli jakby co jest, co słychać, co się dzieje. Chcemy być jakby na bieżąco, chcemy przypatrywać się tej branży bardzo też aktywnie, jakby stymulować też dyskusję wokół tej branży. To nie wszystko, co się tam dzieje, musi nam się podobać. Mówi się o tym, że outsourcing to niekoniecznie dobra wizytówka miasta. Naszym zdaniem jest dokładnie odwrotnie. Ale oczywiście nie zamykamy się na krytykę również branży, krytykę tego zjawiska. Staramy się dość dialogicznie podejmować te problemy na łamach. Po pierwszym numerze myślę, że już widać, że jakby nasze zdanie może ulegać modyfikacjom, że dopuszczamy możliwość dyskusji, że staramy się jakby mocno i konkretnie, nie będąc z nikim też związanym ani sponsorowanym przez nikogo, mocno aktywizować dyskusję wokół tego tematu. Super. A powiesz coś w ogóle o całej konstrukcji gazety, o też szacie graficznej? Szatę graficzną przygotowała nasza wspaniała graficzka Joasia Sowula, którą trudno mi nawet polecać, bo nie chcemy jej na razie w ogóle wypuszczać z rąk. Jest bardzo zapracowana nad kolejnymi edycjami WhatsApp. To jest jej autorska kreacja pod naszymi wskazówkami, pod naszymi uwagami. No wydaje mi się, że jest to ładnie wydana gazeta. Znaczy, na pewno nie chcieliśmy wypuszczać na rynek czegoś, co byłoby brzydkie, źle wydane, słabe, tak jak pozostałe tak zwane darmówki. My nie pozycjonujemy się jako darmówka. Jesteśmy oczywiście darmowym magazynem, bo w ten sposób mamy nadzieję dotrzeć do jak największej liczby z tych kilkudziesięciu tysięcy odbiorców, ale to, że on jest darmowy, to jest tylko znak czasów. Dzisiaj płatne gazety odchodzą do lamusa, natomiast w darmowych owszem jest siła. Utrzymujemy się oczywiście z reklam, projekt ma na siebie oczywiście zarobić, natomiast jesteśmy, staramy się być przynajmniej elitarni i dość wykwintni w tym, co podajemy. To jest jednak dobry papier, to jest eleganckie wykonanie, to jest ładny druk, ładna kompozycja, no nie jest to ućkana jakaś byle jaka darmówka czy jakaś rozkładówka z marketu. Tak, no wygląda bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o tematy, które się będą pojawiać i właśnie jakieś działy, tematy, no więc teraz staramy się właśnie odebrać pierwsze sygnały od czytelników, w jaki sposób oni postrzegają WhatsApp Magazine. Wydaje mi się, że ten jakby balans, który staraliśmy się w pierwszym numerze już zaprezentować, sprawdza się. To znaczy zarówno piszemy bardzo technicznie, branżowo, pogłębiając te tematy związane stricte z branżą, czyli mamy dużo danych, dużo analiz, dużo takich fachowych, dużo fachowego podejścia, jak i to drugie pół, co prawda, czyli czas wolny, czyli to, co ci ludzie też robią po godzinach, czym się interesują, czym się zajmują, jak wygląda też ich rytm dnia, to nie tylko przyjście do pracy i wyjście z pracy, ale również czas wolny. To są ludzie często bardzo kreatywni, zakładający właśnie własną scenę startupową, tworzący
tą scenę startupową. To są ludzie, którzy otwierają własne biznesy. To są ludzie, którzy nie tylko są dobrymi specjalistami w IT, nie tylko są dobrymi księgowymi, załóżmy właśnie w szeroko pojętym outsourcingu, ale również bardzo kreatywnie podchodzą do życia. To oni właśnie są odbiorcami krakowskiego rynku rozrywki, gastronomii, kultury szeroko rozumianej. Także ta jasno sprecyzowana grupa, o której mówiłaś, te konkretne działy, myślę, będzie traktować zarówno jeśli chodzi o te bardzo fachowe, jako taką wskazówkę czy podpowiedź, jak działać w branży, jak się w niej ustawić, ale też będzie patrzeć na to, jak podpowiadamy, co zrobić w wolnym czasie, gdzie pojechać, co zrobić, jakie ciekawe atrakcje wdrożyć, mówiąc fachów, w swoim życiu. Czyli na razie polskojęzyczny, tak, magazyn? Oj tak, na razie polskojęzyczny, ale tylko na razie oczywiście, gdyż docelowo WhatsApp będzie dwujęzycznym magazynem. Zresztą taką sugestię zawieramy też w tytule. Tytuł jest angielski. Nie odżegnujemy się, broń Boże, od tej całej dużej grupy ekspatów, którzy pracują w krakowskich korporacjach, a pochodzą z zagranicy. Docelowo tak, docelowo będziemy dwujęzyczni, natomiast w tym momencie zajawiliśmy tylko i wyłącznie taką możliwość krótkim wstępem, opisem naszego projektu po angielsku. Proszę dać nam kilka miesięcy. Zastanawiamy się, jak to zrobić, czy podzielić gazetę z góry do dołu, na skos, na co drugą stronę. Zastanawiamy się, jak to zrobić. Na pewno w tym momencie szukamy waszych pomysłów, podpowiedzi, opinii na temat tego, jak wygląda pierwszy numer, a drugi już produkcji. Na razie to będzie papier i taka tradycyjna forma, czy również internetowa, portal? Znaczy mamy oczywiście portal internetowy whatsappmagazin.pl. Jesteśmy aktywni również w social mediach, na Twitterze i na Facebooku. Tam staramy się na bieżąco informować, co ciekawego w branży ćwierka. Oczywiście, że drugim napędem tego całego projektu jest oczywiście internet. To nie ma wątpliwości. Natomiast jednak głównym rdzeniem WhatsApp jest jednak ten papier, prawda? Idea rozdawanej gazety. Zresztą nawet jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób się wydajemy, w jaki sposób się rozdajemy ludziom, są to specjalnie zaprojektowane stroje, są to kaszkiety, jest to na wzór takiego jakby przedwojennego gazeciarza, prawda? Który daje ludziom chodzącym do pracy, idącym do pracy gazetę. Grafika też jest taka. Grafika też jakby do tego nawiązuje, jakby dialoguje z tym jakby powrotem do źródeł, czyli wręczania ludziom gazety do ręki, prawda? Już nie za przysłowiowego jednego grosza, ale nawet za darmo. Czyli zachęcamy do czytania, tak? I śledzenia kolejnych numerów. Ależ tak, oczywiście, że zachęcamy. WhatsApp pojawia się w 25 tysiącach egzemplarzy na mieście. Docieramy do większości, a może do wszystkich nawet, skupisk biurowców w Krakowie, również do klubu fitness, do miejsc, gdzie pojawiają się też nasi czytelnicy. Myślimy nie tylko, to już mogę zdradzić, nie tylko o powiększeniu rozmiaru, ale myślimy również o powiększeniu zasięgu całego pisma, być może nawet o wydawaniu się częściej, ale na razie jesteśmy miesięcznikiem, na razie jest nas 25 tysięcy na mieście i na razie bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby nas czytać, żeby się z nami komunikować, żeby wymieniać z nami informacje, żeby wymieniać z nami swoje obserwacje na temat tej branży. Jest to dla nas niezwykle cenne. Żyjemy tym, czym żyją nasi czytelnicy.